Czy zastanawialiście się kiedyś, jak może wyglądać jeden z najstarszych działających serwerów w Minecraft? Mam tu na myśli taki, na którym mapa nigdy nie była resetowana, na którym od ponad 10 lat widać efekty działań tysięcy graczy, którzy zdążyli się przez niego przewinąć. Taki, gdzie moderacja ma oficjalnie gdzieś wybryki graczy, gdzie starzy wyjadacze będą robili wszystko, co w ich mocy, aby tylko uczynić z twojego klockowego żywota piekło. Witaj na 2B2T. Witam w dupie! I zapraszam! To B2T, a raczej Two Builders, Two Tools, to założony pod koniec 2010 roku najstarszy minecraftowy serwer typu Anarchy. Czyli w skrócie, hulaj dusza, piekła nie ma, a w rzeczywistości, hulaj dusza, piekło urządzimy sobie sami. Oczywiście także przy pomocy cheatów, haków i exploitów. Prawdziwa tożsamość założycieli 2B2T, a także większości innych graczy związanych jakoś z historią serwera, nie jest znana, więc dlatego zwraca się do nich powszechnie używając nicknameów, znanych zresztą dobrze pośród głębiej zakorzenionych członków community. No bo wiecie, jeżeli w internecie jest jakaś nawet niszowa, kontrowersyjna rzecz, to po pewnym czasie wokół niej zaczną się wykształcać jakieś znane historie, postaci, cały folklor. Coś jak nasza polska szkolna 17. Chce mnie do Choroszczy wysłać! I nie inaczej jest oczywiście z 2B2T, które przez już ponad 10 lat działalności w swoim timeline'ie nagromadziło multum mniej lub bardziej porąbanych akcji, o których też co nieco będzie później. Ale żeby nikt nie miał wątpliwości, piekłogenność i przepełnienie gryferami na 2B2T jest absolutnie celowe. Finalnie założyciele, mówię tutaj o George'u Bushu 420 oraz o Housemasterze, w celu pozyskania jak największej liczby graczy reklamowali swój serwer na stronach typu Reddit czy 4chan, co oczywiście zapewniło duże zasoby graczy o odpowiednio dużych możliwościach czasowych i legendarnych pokładach kultury osobistej. Ataki na tle, w sumie na każdym tle, check. Swastyki, check. Hitlerwood, jest. Nie bez powodu w sieci panuje opinia, że 2B2T jest jednym z najgorszych serwerów w Minecrafcie, jeżeli chodzi o poziom kultury graczy. Od lutego 2011 roku serwer operuje bez przerwy na tej samej mapie, która obecnie osiąga rozmiar ponad 14 terabajtów. Chyba najbardziej imponującym landmarkiem jest tam spawn. Kompletnie zrujnowana przestrzeń w promieniu tysięcy bloków, na której nie dość, że nie tak trudno jest spotkać wrogich nam graczy, ale również nie trudno jest wpaść na zastawione przez nich na nowicjuszy pułapki. W celu wydostania się z tej dziury, lepiej unikać jest netherowych portali rozmieszczonych wokół i raczej trzymać się rozstawionych na osiach mapy ciągnących się przez tysiące bloków autostrad. Ale przemierzając również je, nie uciekniemy oczywiście od widoku tysięcy zdewastowanych, historycznych budynków. Jako gracz na 2B2T możemy się spodziewać absolutnie wszystkiego. Jeżeli udostępnimy publicznie lokalizację naszej bazy, spokojnie możemy założyć, że równie dobrze możemy już szukać nowej. Nie brak jest w lore serwera historii o potyczkach konkurencyjnych klanów, czy też organizacji, które przeprowadzały zorganizowane ataki w celu zniszczenia swoich siedzib, czy które włamywały się na konta obcych graczy, aby poznać lokalizację budowli konkurencji. Jednak przez dosyć długi czas 2B2T nie cieszyło się jakoś specjalnie dużą popularnością. Do pewnego momentu maksymalnie na serwerze pojawiało się do 80 graczy. Pierwszy większy skok w popularności i przypływie newfagów, bo tak starzy gracze nazywają nowo przybyłych odwiedzających 2B2T, wywołał dopiero film i zainteresowanie się serwerem przez youtubera o nicku The Camping Rusher. Jego materiał wideo wykręcił masę wyświetleń i przyciągnął do serwera ogromne jak do tej pory pokłady nowicjuszy, którzy siali zamęt, niszczyli budowle i pomniki stojące na 2B2T od lat, co wywołało u starych wyjadaczy naturalną potrzebę. Potrzebę przejęcia kontroli nad spawnem. Najazdy, czy też incursions, czyli jak nazywały się serie wydarzeń, w ramach których grupa społeczności 2B2T zbierała się w celu opanowania terenów spawnu, polegały na zabijaniu newfagów i ustanawianiu na serwerze dominacji genetycznej i ideowej, takie basically minecraftowe krucjaty. Czy to celem miało być zniechęcenie nowych graczy do wchodzenia na serwer, czy wygrywanie internetowych wojenek, a także innych serwerowych konfliktów? Do tej pory odbyło się co najmniej 10 takich wydarzeń i są one nierozłączną częścią folkloru 2B2T. Warto też wspomnieć, że po czwartej krucjacie, czyli właśnie tej wywołanej przez film The Camping Rushera, do serwera został wprowadzony system kolejkowania,
który ma zapobiegać dołączaniu zbyt dużej ilości graczy naraz. Jest oczywiście też możliwość, aby skrócić swój czas oczekiwania, bowiem za $20 możemy wykupić sobie dostęp do kolejki priorytetowej. Ale oprócz inkursji do folkloru 2B2T zaliczają się także liczne exploity i glitche. W ten sposób użytkownicy serwera przeciw sobie używali piecyków, skrzynek, a nawet tabliczek, których rozstawienie w odpowiedniej ilości w jednym czanku świata wyrzucało z serwera wszystkich, którzy znajdowali się w pobliżu. Ale historią, która zdecydowanie najbardziej ryje banie, jeżeli chodzi o wykorzystanie dziur w zabezpieczeniach serwera, jest zdecydowanie NoCom. NoCom, czyli skrót od słowa no comment, jest to exploit, który wykorzystany został po raz pierwszy przez serwerową grupę Nerds Incorporated, który pozwalał im śledzić położenie każdego gracza na 2B2T w czasie rzeczywistym. W lekkim uproszczeniu, gracze 0x22 oraz Babaj wykryli w jednym z patchy serwerowego firmware'u błąd, który pozwalał danemu graczowi wysyłać do serwera informacje o tym, że kopie się blok na danych koordynatach mapy. Serwer w tym momencie odpowiadał klientowi gry, że gracz nie mógł tego robić. W końcu znajduje się więcej niż 6 kratek od tego bloku, tak więc ten blok nie mógł zostać dotknięty. To trochę tak jak w grze w statki, ponieważ kiedy strzelamy, gdzie znajduje się statek naszego przeciwnika, no to musi on nam powiedzieć, czy trafiliśmy, czy nie. Problem jednak polegał na tym, że takiego fake uderzenia bloków można było dokonać właściwie w dowolnym miejscu, nawet na niezaładowanych obszarach mapy, a uderzenie odpowiedniej ich ilości spowodowałoby, że serwer się skraszuje. I w tym momencie twórcy exploita wpadli na pomysł. Spowodować odpowiednio dużo kraszy serwera, aby ten błąd w końcu został zgłoszony i naprawiony. I zgodnie z ich przewidywaniami, tak się właśnie stało. Jednak w tym momencie nastąpił dosłownie totalny 200 IQ moment, ponieważ nasi exploitowcy wiedzieli, w jaki sposób ten błąd będzie załatany. Zgodnie z ich przypuszczeniami, z gry została jedynie usunięta możliwość interakcji z blokami w obszarach niezaładowanych. A więc skoro od momentu patcha można było wejść jedynie w interakcję z blokami na czankach załadowanych, oznaczało to, że w ich pobliżu musi znajdować się jakiś gracz. Widzicie już, do czego zmierzam. I w taki sposób Nerds Incorporated stali się wielkim bratem na 2B2T, odkrywając tysiące baz i skrytek graczy. Owocem NoComu jest także mapa ciepła 2B2T, wskazująca rozmieszczenie graczy na mapie. A w ogóle wszystkie informacje zebrane przez nerdów dzięki temu exploitowi liczyły około 2 terabajtów danych. Exploit ten jednak w miarę upływu czasu został wykryty także przez innych graczy. Tak więc ostatecznie w 2021 roku, po 3 lat działania i śledzenia graczy przez nerdów, oficjalnie błąd został załatany. I wiecie, to jest dopiero jeden przykład. A to przecież wcale nie jest tak, że na tym serwerze nie ma więcej graczy, którzy nie przepuściliby okazji, żeby wyśledzić twoją lokalizację przy użyciu geometrii analitycznej czy innych sztuczek trygonometrycznych. Wracając jednak do historii serwera. Prawdziwie ogromny skok popularności nastąpił w roku 2019 na skutek powrotu Minecrafta na łaski YouTube'owego algorytmu. To właśnie gdzieś wtedy PewDiePie powrócił ze swoją klockową serią. Obecnie FitMC, największy YouTube'owy kanał związany z tematyką serwera, ma ponad 2 miliony subskrypcji, a filmy o chociażby ginącej na 2B2T populacji nietoperzy oglądają się w milionach odsłon. Przez sam serwer przewija się duża liczba ciekawskich newfagów, a liczba unikalnych graczy, którzy odwiedzili serwer przynajmniej raz, zbliża się niebezpiecznie do miliona. I pomimo tego edgelordowego community, które przepełnia 2B2T, pomimo powszechnego gatekeepingu, a także ogólnie mentalności rodem z gimnazjum, niesamowite wrażenie robi to, jak cały ten serwer jako społeczność doszczętnie wyczerpuje i nagina mechaniki Minecrafta. W realiach totalnej anarchii pokazana jest nam prawdziwie sandboxowa natura gry Mojangu. To, co dają nam do dyspozycji twórcy, jest tylko piaskownicą, w której uformować można nawet tak bardzo zadziwiającą rzecz, jak serwer dla prawdziwych sigm, które stworzą wokół niego community i wokół którego powstanie setki historii, postaci i ogólnie folkloru.
Dobra, folklor folklorem, ale ja już tam mam dość przywoływania do życia wspomnień z gimnazjum. Jeżeli spodobał wam się ten materiał i chcielibyście się dowiedzieć więcej o TubiTuti, polecam wam mocno kanał FitMC, na którym możecie znaleźć jeszcze więcej inside'owych historii. Mówił do was Kuba Nowojowski i to właśnie chciałem na ten temat powiedzieć. Nara!